Zabójca polskiego zapaśnika aresztowany. Szukali go łowcy głów. Poszukiwany od ponad 3 lat sprawca pobicia ze skutkiem śmiertelnym został zatrzymany w Hiszpanii. Olgierd M. był poszukiwany listem gończym oraz europejskim nakazem aresztowania za pobicie cenionego poznańskiego sportowca Dominika Sikory, który w wyniku ciężkich obrażeń zmarł w szpitalu. Wszystko wydarzyło się w styczniu 2020 roku przed jednym z klubów na poznańskim Starym Rynku. Dominik Sikora, zawodnik poznańskiego klubu zapaśniczego i ceniony sportowiec, został uderzony w twarz przez Olgierda M. Cios został zadany z taką siłą, że Dominik upadł na bruk i wymagał pilnej pomocy medycznej. Zapaśnik trafił do szpitala, gdzie kilka dni później zmarł. Poznańscy policjanci szybko ustalili personalia sprawcy pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Niestety, podejrzany zniknął. Funkcjonariusze wystąpili do sądu o wydanie listu gończego i europejskiego nakazu aresztowania. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że Olgierd M. mógł uciec do Szwajcarii. Mógł też ukrywać się w innych krajach poza Unią Europejską. Opisują w komunikacie wielkopolscy policjanci. Olgierd M., podejrzany o ciężkie pobicie Dominika Sikory, został zatrzymany. W poszukiwania mężczyzny włączyli się poznańscy łowcy głów, którzy specjalizują się w tego typu sprawach. Niestety, przez kolejne lata mundurowi nie mogli namierzyć Olgierda M. Przełom w sprawie nastąpił dopiero w listopadzie bieżącego roku, kiedy funkcjonariusze z Poznania otrzymali wiadomość od hiszpańskiej policji. Został zatrzymany w miejscowości Elche koło Alicante, relacjonują policjanci. Olgierd M. ukrywał się w miejscowości Elche w Hiszpanii. Zatrzymany w Hiszpanii Olgierd M. wkrótce zostanie przetransportowany do Polski. Mężczyzna trafi do aresztu śledczego w Poznaniu. Sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa Poznań Stare Miasto.